Młodzieżowe Mistrzostwa Schengen Szachy dla Pokoju to takie wyjątkowe wydarzenie, które pokazuje, że szachy to nie tylko sport profesjonalny, nie tylko rozgrywki najlepszych zawodników na świecie, ale również możliwość poznawania osób z innych krajów, tak właściwie z całego świata, połączenie z podróżowaniem i po prostu rozwojem człowieka, zwłaszcza dla młodych osób, to jest niesamowicie ważne. Nie tylko chodzi tutaj o grę w szachy, bo szachy to możemy zagrać sobie w Polsce, gdziekolwiek, natomiast chodziło też o to, żeby młodzieży pokazać Dni Europy, które tutaj się odbywały 9 maja, ale również pokazać miejscowość Schengen. Wiele osób mówi o Schengen, ale za bardzo nie wie, co to jest, gdzie to jest, a my chcemy właśnie naszej młodzieży tutaj grającej w szachy, która przyjechała do Luksemburga na nasz turniej, chcemy pokazać właśnie, gdzie leży Schengen i co to się wydarzyło takiego, że właśnie ta nazwa nam wszystkim się kojarzy zawsze z wolnymi przejazdami poprzez państwa. Uważam, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, zwłaszcza dla młodszych uczestników, którzy mają okazję i zarówno coś zwiedzić, i zarówno zagrać w turnieju, doedukować się. Jest to dla nich i ważne ze strony rywalizacji i ciekawe ze strony zwiedzenia czegoś, zobaczenia tutaj aż czterech państw, tak? Niemcy, Luksemburg, Belgia, Francja. Także na pewno dla tych młodszych uczestników to jest wielkie wydarzenie i na pewno są zadowoleni. Fajne komplikacje, na przykład, że gramy w szachy i tak zwiedzamy dużo krajów. No i to jest właśnie zabawa, że na przykład gramy, raz przegrywamy, raz wygrywamy. No i dobrze jest, bo tak nie wiemy, co przeciwnicy grają na przykład. Po pierwszy turniej, który był z inicjatywy pana Mietka Bakalarza, postanowiliśmy, że zrobimy coś włącznie z Fundacją Schengen. Udało się, zrobiliśmy pierwsze młodzieżowe mistrzostwa Schengen, szachy dla pokoju. Myślę, że na taki turniej wszystkie osoby są zwycięzcami. Samo podjęcie rywalizacji, stanie do rozgrywek, to już jest bardzo ważny punkt, zwłaszcza wśród tych dzieci najmłodszych. Wynik niekoniecznie jest najważniejszą sprawą całego pobytu. Myślę, że wszyscy wyjeżdżają stąd bardzo zadowoleni i z niesamowitymi wrażeniami.